Witam serdecznie. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj nauczyli się opisywać dany pierwiastek, dany atom w zasadzie pod kątem, pod kątem liczby protonów, liczby elektronów oraz liczby neutronów. Czyli tak naprawdę będziemy sobie mówić o liczbie masowej, liczbie atomowej oraz konfiguracji elektronowej. Weźmy pierwszy przykład. Będzie to beryl z liczbą atomową 4 i liczbą masową 9. Pamiętamy zawsze, że liczba atomowa znajduje się na dole liczba masowa u góry. I teraz tak, jak będziemy to rozpisywać Liczba atomowa zawsze będzie nam mówiła o ilości protonów i elektronów. Jeżeli trudno nam to zapamiętać, to zapamiętajmy sobie, że liczba Protonów, to będzie zawsze ta mniejsza liczba. To będzie po prostu zawsze ta liczba z dołu i tyle. Liczba protonów musi się równać liczbie elektronów, ponieważ tylko wtedy pierwiastek, nie pierwiastek, tylko dany atom jest elektrycznie obojętny, więc ona musi być po prostu taka sama. 4 plusy, 4 minusy daje nam po prostu 0. Tak? Czyli ładunek obojętny. I teraz liczba neutronów. Czyli cząsteczek, które ze sobą ładunku nie niosą, jak ją wyliczymy? Oczywiście to nie będzie ta górna liczba, ponieważ wiemy, że ta górna liczba, czyli liczba masowa, jest sumą protonów i neutronów. Dlatego po prostu rozbijemy tą sumę. 9 minus to, co mamy, liczba protonów, czyli w tym przypadku 4, da nam liczbę neutronów, czyli po prostu 5. Tak? Jeżeli trudno nam to zapamiętać, to y, za, trudno nam zapamiętać, że liczba atomowa to liczba protonów równa liczbie, równa liczbie elektronów, to w takim razie zapamiętujmy sobie, że ta liczba, która jest niżej, ona zawsze będzie odpowiadała liczbie protonów i liczbie elektronów. Natomiast ta liczba, która jest wyżej, nie przepisujemy jej na, po prostu y, na ślepo, tylko tutaj musi być wynik. Odejmowania, tak? Ok. Teraz jak rozrysować konfigurację elektronową. Wiemy, ile mamy już protonów? Mamy cztery protony. W takim razie musimy rozrysować elektrony. Na pierwszej powłoce znajdują mamy maksymalna pojemność powłoki to dwa elektrony, i na niej znajdują się właśnie dwa elektrony. Ile elektronów nam zostaje jeszcze? Zobaczcie, mamy w sumie. Mamy cztery elektrony, więc na pierwszą powłokę wlazły dwa, mówiąc kolokwialnie, a na drugą powłokę, jakby pozostałe dwa, no bo co mamy z nimi zrobić? Druga powłoka, pamiętamy, że ma pojemność aż ośmiu elektronów. Jednak nasze dwa spokojnie zajęły sobie dwa miejsca. Sześć miejsc tutaj jest jeszcze wolnych. Zmieszczą się, zmieści się paru kumpli jeszcze, ale to o tych paru kumplach to przy przywiązaniach, nie teraz. W każdym razie podpiszmy sobie powłoki. Wiadomo, że pierwsza powłoka od jądra korzystamy z alfabetu, pierwsza powłoka od jądra, tak? J jądro, następnie po J w alfabecie jest K, więc K, kolejne L. E, ok, jak teraz byśmy zapisali konfigurację elektronową, tak? Już nie rozrysowali, tylko zapisali konfigurację elektronową. Na pierwszej powłoce K są dwa elektrony, na drugiej powłoce L są dwa elektrony. Przejdźmy do następnego przykładu. Następny przykład, czyli Na. Pamiętacie? Sód. Z liczbą atomową 11, z liczbą masową 23. Ale słabo łapie ostrość. Dobra, może teraz będzie lepiej. Tak jak w ostatnim przykładzie, liczba protonów, musimy określić liczbę protonów, liczbę elektronów i liczbę neutronów. No właśnie, co zapamiętaliśmy z ostatniego przykładu? Jeżeli nie pamiętamy, czym jest ta liczba atomowa, to bierzemy po prostu tą mniejszą liczbę, tak? I tyle. Liczba protonów 11, liczba elektronów 11. Mówimy, że mu, nie mówimy, tylko wiadomo, że ona musi być taka sama. Liczba protonów jest równa liczbie elektronów. Liczba neutronów, i teraz znowu przypominam, nie przepisujemy teraz tej górnej liczby, to jest częsty błąd, który się powtarza, tylko tutaj musi być wynik odejmowania. To sobie zapamiętujcie. Czyli co, no przecież wiadomo, że będziemy odejmować liczbę większą od mniejszej, nie? Czyli 23 minus 11, co daje nam wynik 12 e, neutronów. Teraz o neutronach na chwilkę zapominamy. Przechodzimy do budowy atomu. Wiąże, już wiemy, ile znajduje się protonów. 11, czyli z plusem 11. Na pierwszej powłoce znajdują się zawsze, znaczy no zawsze. Ile mamy elektronów? Od tego zacznijmy może. Y, Łącznie elektronów mamy 11. Na pierwszej powłoce zmieszczą się dwa. Dobra, czyli zapisujemy je tutaj. Na drugiej powłoce, teraz tak, w całości mamy 11 elektronów. Dwa już rozdysponowaliśmy, zostało nam jeszcze 9 do rozdysponowania. Druga powłoka ma pojemność 8 elektronów, więc na drugiej powłoce wpisujemy 8 elektronów. Więcej tu się po prostu nie zmieści, więcej krzeseł tutaj nie ma na tej powłoce dla, dla, dla żadnego elektronu. Co dalej? Zobaczcie, mamy tutaj już 10 elektronów. No świetnie, mamy 10 rozmieszczonych. No ale przecież mamy włącznie 11. Więc generalnie ten jeden elektron musi wskoczyć na trzecią powłokę. I taki, taka, tak, będzie wyglądała, e, tak będzie wyglądał ten e, zapis taki elektronowy. Podpisujemy powłoki. Pamiętamy od jądra, J jak jądro, potem kolejne litery alfabetu, ale angielskiego. K, L, M. E, no świetnie. W takim razie, jak wygląd wygląda konfiguracja elektronowa tak w zapisie takim liniowym? K2L8M1. W następnym przykładzie mamy tlen. Liczba atomowa, 8, liczba masowa, 16. Liczba protonów, chyba już Wy powinniście powiedzieć, ale mi nie powiecie. Liczba neutronów. Ok, liczba protonów, już wiemy, że to jest ta mniejsza liczba, czyli będzie to 8. Liczba elektronów jest równa liczbie protonów, czyli również będzie 8. Liczba neutronów, w tym wypadku być może będzie to zaskoczenie, bo też będzie równa 8, ale skąd do tego doszliśmy? Ponieważ 16, liczba masowa minus liczba protonów da nam. Po prostu 8, czyli liczbę neutronów. W tym wypadku akurat wszystkie liczby będą sobie równe. Rozpiszmy to teraz. Rozrysujmy sobie to teraz. 8 elektronów w jądrze atomowym. Na pierwszej powłoce mamy 2 elektrony. Więc na drugiej powłoce, zobaczcie, w całości mamy 8 elektronów. Rozdysponowaliśmy już 2. Czyli pozostało nam 6 do rozdysponowania. Na następnej powłoce zmieści się 8 elektronów, czyli te 6 spokojnie wejdzie. 6 elektronów. Podpiszmy sobie powłoki KL i zapis elektronowy liniowy KL, K2L6.